Jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Tagle Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No dawno nie grałem, mam nadzieję, że to się troszeczkę zmieni. I będziemy walczyć z arcymistrzami, mam nadzieję, że ta rozgrzewka przed mistrzostwami Europy się przyda. Powalczymy, jeszcze tylko zmienię nieco ustawienie tutaj tego mojego monitora, żeby wszystko działało jak należy. Ok. Już tylko chwileczkę sobie coś poprawię. Jak to zwykle u mnie bywa, coś zawsze trzeba poprawiać. Nieco obraz. Dobra, myślę, że będzie ok. No dobra, moi drodzy, będziemy walczyć. Dajcie znać, proszę, czy dobrze słychać. Bo widać, chyba widać, z tego co widzę. Zaczynamy za 2,5 minuty. I lecimy z tematem. Zobaczymy, jak pójdzie. Postaram się komentować ruchy najmocniej, jak tylko będę potrafił. Aczkolwiek też zdaję sobie sprawę, że ciężko będzie komentować non-stop i grając na takim dobrym poziomie oczywiście. No to zobaczymy. I lecimy. Wszystko widać, słychać. Dziękuję. Plota 5. Dziękuję bardzo. Ok. Dobra, bo sobie tu przyłączam okienka. Powiem wam, że troszeczkę wyszedłem już z formy, jeśli chodzi o streamy. Dawno ich nie było. Dzięki serdeczne. Wam też życzę, mam nadzieję, dobrej zabawy. Jak zwykle Hikaru Nakamura, Wesley So, no dużo fantastycznych arcymistrzów. Czeka nas 2 godziny gry. Zobaczymy, czy uda się zagrać z jakimś szachowym koksem właśnie typu właśnie Hikaru i tak dalej. No i tyle, no i będziemy sobie tutaj spędzać wspólnie czas. Okej. Okay. I za moment lecimy. Powiem wam szczerze, że czuję się tak, jakbym zaczynał dopiero przygodę ze streamowaniem. Nieco się stresuję, ale a zaraz to tutaj się odpala za półtorej minuty. Ten dźwięk charakterystyczny zawsze minutkę przed. No ale dobra, to już nieistotne. 360 graczy. Przypominam, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. To sobie pogramy. Cześć Wojciechu, witam cię serdecznie. Jest nas już kilka osób na żywo, widzę. Fajnie, dzięki za obecność. Cześć tata Julii, dawno właśnie się nie widzieliśmy. Tutaj z niektórymi osobami, pamiętam Niki. No ale to jest wyłącznie moja wina, bo dawno nie streamowałem po prostu. A dobra, lecimy, mniejsza z tym. No i na dzień dobry dostałem panią, jak zwykle. Tak, Wojciechu, tak jak mówisz, kamienna ściana to może być z holenderskiej. Ok, mamy gambit hetmański. Może z gońcem F4. Dobra, mamy roszady, mamy E3, normalne rzeczy. Prawdopodobnie C5, a jednak C5 nie nastąpiło. Czy ja mogę tu i tu? Nie mogę, bo tu. Zagrajmy wieża C1. Pewnie C6 teraz nastąpi. C5 nawet, dobra, bijemy tu. Cześć, Matemat Szach, dzięki serdeczne. Okej. Okay. Tutaj wybiję, żeby izolowany pionek został, a goniec E2 subtelnie. O, i pionka chyba podstawiłem, bo jest szach. Za szybko pograłem.
Czyli będzie szach, ja zagram tutaj. Tak. Król wróci, no to faktycznie czarne się rozegrają trochę. Po szachu chyba będę musiał w ogóle królem na F1 uciekać. Nie zostało zagrane to, co myślałem. Dziwne. Dobra, tutaj skoczek do centrum się na pewno przyda. No dobra, B3 po prostu, B3. Subtelny może H3, jakiś lufcik, w sumie nie wiadomo co grać. Bić za bardzo nie chcę. No i co? I czarne też nie mają tutaj chyba żadnej krzywdy w tym momencie. Pomyślmy. Cześć smoku, cześć smoku. Dobra, może goniec F3. Żeby tutaj mieć jakiś lufcik dla hetmana. Cokolwiek. No właśnie. Pytanie teraz, co dalej? Może zbiję jednak tego gońca od razu. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. I zbiję wieżę. Okej. Hetman D3. Uwolnić trochę wieżę. Tutaj oczywiście jakieś gwiazdy istnieją, ale to wtedy sobie hetmanem tam może ucieknę. No właśnie, no to jak powiedziałem. Tak spróbuję zrobić. Ho! Przeciwniczka chce wymiany. Dobra, zagramy tak. Tam nie mogę, ale pionka mogę atakować, więc mam już jakiś punkt zaczepki. Aha, wieża tutaj na C1 może być ciekawa dla przeciwniczki. Okej. Okay. A ucieknę sobie tutaj. Oczywiście na F2 widzę, że tracę, ale się zaczają do tego pionka. Okej, to sobie wrócę teraz tutaj, broniąc tu. Wieża na C2 wygląda dobrze. Będzie trzeba zbić, zbić, może wieża D2. Tu nie działa, bo zbijam. Taki remis trochę. No muszę zbić tego skoczka, niestety. Zawsze po tym ruchu i po tym mogę też dać szacha, więc zobaczymy jeszcze, jak się tutaj to potoczy. Po wybiciu ewentualnie. Co to w sumie jest? Ojej. Cóż ja zrobiłem? Czy jeszcze mogę? Tak, nie tracę hetmana, ale tracę pionki. Kurczę. Podstawiłem strasznie. Podstawiłem pionka, teraz poleci kolejny. Niedobrze. Muszę poszukać jakiejś aktywności koniecznie. Oddaję tego pionka za aktywność jakąkolwiek. Chociaż tutaj będę groził też ruchem, ale nie, bo dostanę szacha. O właśnie. Dobra, szukam aktywności tędy. Czy ten pionek też do wzięcia był? Jeżeli tak, to tak. Chyba zagram potem wieża C4. No właśnie, tak. Wieża C4 i tu będę miał szansę zbić. Przepchanie jest ciekawe. Ładnie, dobrze zagrała. Tu. Dobra, niech będzie tak. Jak wybiję i tutaj, to wezmę tego. O! To będzie blisko remisu. Ha, nie będzie blisko remisu. Nie widzę prostych rzeczy, słuchajcie. Dzisiaj jest słabo z moją formą. Niestety słabo. Będzie żebranie o remis i to w ogóle nawet kompletnie przegrana jest pozycja.
że przeciwniczka gdzieś tam się pomyli. Liczę na to. Ta kopielka jak wezmę, to będzie dobrze, jeżeli chodzi o jakieś remisowanie teoretyczne. Co? Mogę zbić? To mogę zbić kolejnego? Co tu się wyrabia? Wracam. Tutaj szach jakiś. Straszymy. Uciekamy. A to nie jest teraz tak źle. Mogę próbować jakoś przeciwniczkę tutaj oszukiwać. Czy da się to w ogóle zrobić? Szukać jakiejś drogi na cokolwiek, tylko w sumie nie wiem, tu zagram. To powinna zbić, będzie remis. Nie zbiła. Dobra, uciekam. A po wybiciu jest raczej remis, chociaż wieżówkę można próbować. Znaczy nie, no to jest oczywiście, o tutaj. Słusznie. Czas dodawany. Aha, okej. No tak, to będzie remis. Nie ma tu siły na nic. Jeszcze spróbuję może... Czy pionkówkę da się? Nie, najpierw z pionkówką nic się nie stanie. Nie mogę zrobić pionkówki. Tędy, tędy. Tutaj. Nie no, remisik. To już się zgadzam na remis. Okej. Okay. Dobry remis nie jest zły na początek. To, co ja grałem tutaj w tej partii, to jest masakra. Z pocałaniem ręki. Dziękuję. Dziękuję za remis. Dziękuję. A jeszcze od remisu dawno nie rozpoczynałem zawodów. Tychże. Okej, okay, no to co? Cierpliwie sobie czekamy na kolejną rundę. Widzę, Kacper Piorun gra partię. I co tutaj się wyrabia? Kacper wygrywa. Witam Kamilus, witam wszystkich serdecznie, z którymi się nie witałem osobiście, nie sposób zapewne. No dobra, czekamy sobie na kolejną rundkę. Ale powiem wam, że no wyszedłem z prawy trochę, no dawno nie grałem online, tak po prostu. Po prostu nie grałem, to do wprawy trzeba też troszeczkę dojść, no ale zobaczymy. Pierwszego to za płoty. Może spróbować jakoś grać twardo, no nie wiem, jakieś takie swoje schematy twarde, nie ma co kombinować. Dobra, lecimy. Może C5 tym razem. Okej. Okay. Mistrz Fide. Kirgistan. Ciekawe. Szybciej trzeba grać? Możliwe, możliwe, że trzeba szybciej grać. Weź i graj szybciej, jak wprawy nie masz. No dobra, biorę tego pionka. Wszyscy zadowoleni. Na 6. Roszada, dlaczego by nie? Okej. Okay. Dajmy szacha. Zaraz, a czy ja tutaj... Taki ładny szach istnieje, ale on zagra... No właśnie. Zagram tak. Jeżeli on tak zagra, to mam taki strzał. Na G4 biorę tutaj.
On musi zagrać tu. No właśnie, to jest ten ból, że on musi tu. Znaczy może. Tak, to stracę hetmana. Może tak po prostu? Niech zbije. Pewnie nie jest to najlepsze. Masakra. Widzieliście, co ja zrobiłem? Podstawiłem hetmana. Pięknie. Pięknie Krzysztof grasz te szachy. No, dwa skoczki dadzą radę, co? Cuda się zdarzają. Święta blisko. O matko, co tu się stało? Hetman, no ale dobra, za dwa skoczki, no. To jeszcze aż tak wielkiej tragedii nie ma. Niech on się do mnie dobiera. Ważne, że struktura pionów jest teraz lepsza. Tutaj takie cztery kontroluję. No ja się zgadzam, że jeszcze nie jest źle. To jeszcze nie jest złe, oczywiście. Tak, zagramy. Może zbić skoczka. Dla niego to będzie też dobra opcja. Teraz moim planem będzie. No właśnie, mówiłem, że odbije. Teraz tak. No i teraz tak nie najgorzej. W sumie ten skoczek tylko nie gra, ale pilnuje tutaj. Trzeba teraz pocisnąć na linii C. Bierze C5, będzie dobrze stała. Tutaj pilnuje. Ok. Mogę wziąć pionka przecież. Wezmę. Widzę, co on chce mi zrobić. Widzę. Dobra, drogi przyjacielu. W sumie ładnie zagrał. Mogłem wieża C5. Nie uciekłoby to nic. Jakby dalej cię tutaj. Nie wiadomo. Tak trochę mnie zażył. Wiadomo, jak tu się zachować. No dobra, niech będzie tak i wieża A3. Wieża C5 było dobre, faktycznie. No idę tu, on go nieco pewnie tak. A, zbił. Jeszcze lepiej. No dobra, zbił, wieża C8. To się trzyma. I tutaj kontroluje. To zagrał niezbyt chyba poprawnie. No, ale okej, to dla mnie lepiej. Po prostu wziął pionka. Skoczkiem coś tam porobić. Spróbuję tego skoczka przerzucić na pozycję bardziej aktywną. On tym pionem będzie mógł zasuwać. No właśnie. A, to jest ten problem cały. Niby tu mogę wziąć, ale on mi weźmie tu. Dobra, wracam. Wracam. Dlaczego mam nie wrócić? Okej, idę pionem. Nie ma czasu. Może tak i tak, tak. Po prostu. A nie, nie mogę tutaj. Kurczę. Może tak. Okej. Ciekawe w sumie. No dobra, hop. I tak gramy. Wspomagamy pionka. Hetman do wieży moje się aż tak mocno chyba nie dobierze. Zawsze mogę wybić. Dobra, idę. Rozszerzyć. A, mogę pionka chapnąć, co? Wezmę tego. On mi może wziąć tego. A to może nie jest najgorszy układ. C5 chyba na jego miejscu zagrał. Nie, jak C5 to tutaj. I tego gońca będę męczył. Ok. Tu w takim razie są opcje. Tak, to tak. Szacha damy jednego.
właśnie, to tylko tyle. Nie wiadomo, co ja mam ze skoczkiem teraz zrobić. Skoczek taki jest troszkę pasywny. Dobra, tak zagramy. No wiem, za bardzo nie mogę nic zrobić, ale on też chyba stoi w miejscu. Nie wiem, wrócę. Teraz się spróbuję przerzucić skoczkiem. Okej, teraz tutaj on miał dobre miejsce dla skoczka. Udało się przeciwnika oszukać. No i mamy to. Wyjście z wora. Perfekto. Uf. Ale widzicie, zwykle u mnie jest tak, że jak gram niepoprawnie debiuty, to potem jakoś to tam wiecie, wychodzi, co nie? Na korzyść. To jest zastanawiające. To jest tak ciekawe zjawisko, że aż nie wiem, co powiedzieć. Tutaj, Hetman, zaraz, co tutaj pokazuje silnik teraz? Silnik na pewno nie pokazuje Hetman. Ojej, zobaczcie, ten ruch jest kompletnie błędem. Kompletnym błędem, bo jest goniec G5. Jest problem z Hetmanem. To jednak te moje H6, co zagrałem, było najlepsze w tej pozycji. W ogóle tego ruchu kompletnie nie dostrzegałem. Masakra. Ojejku, to sorry, przewróciłem. Jeszcze raz. Tak, tu. Ciekawe, czy w pewnym momencie już miałem taką pozycję troszeczkę jakby ustabilizowaną. Zobaczymy. Kilka posunięć. Tutaj wybił, czyli troszeczkę się poprawiło. I teraz tutaj wieża C5 trzeba było chyba grać, według mnie. No, silnik lubi ten ruch. Chociaż też lubi bicie na C3. Ale wieża C5 byłoby takie, myślę, że stabilniejsze. Tu bym trzymał. Ale poszło jak poszło. Tak. Ciekawe, jak tam się porobiło na końcu. O, i teraz już nie jest tak źle. 0,5. Tu było trzeba grać teraz? No nie, no trzeba było zbić przecież gońcem na C4. No, oczywiście, że tak. Skoczek G7, lepsza białych, ale weźcie to białymi wygrywajcie. Ja nie wiem, jak to wygrywać białymi. No i tutaj się pomylił gościu. No dobra. Dobra nasza. Zakrzew, dzień dobry. Nowy, 1,5 punkta. Pierwsza remis, teraz zwycięstwo. Lecimy dalej. Dobra, mamy arcymistrza. Grałem z nim już kiedyś. Dobry arcymistrz. No i lecimy. Gambit hetmański. Co tutaj dużo wymyślać. Okej, no dobra, tak grają. Można też spokojnie chyba E3 sobie zagrać. Tak, goniec D2. Może odpędzimy tego gońca. A może go zablokujemy, niech się męczy. Teraz do E5 przeciwnik będzie na pewno dążył. To jest więcej niż pewne, dlatego tak. No dokładnie. A może po prostu, a może nie? Może nie roszada, może Hetman C2 na razie. Poczekamy z roszadą. Może długo zrobić w ogóle, nie? To wtedy B6 mi przykurzy. Krótka. Teraz tak zagra. 4. Się aż narzuca. No i skoczek nie ma dobrych odejść, ale będę szybko kontrował tędy. Znaczy próbował przynajmniej. Okej, muszę tak. Co, tak muszę zagrać?
Zagram f3. Co mam się bać? Skoczek się wyprostuje, ten pionek wisi. No właśnie. Czy taki ruch będzie wskazany? A, nie boimy się. Gramy ostro w te szachy. Słuchajcie, co będziemy się tutaj cyrtolić, no. Nie bójmy się. E4 grozi tak. W ogóle jak zbiję, to tu będę atakował. Wiadomo, że arcymistrzowie mnie lekceważą. Dałem się trochę mu figurami rozegrać. No musi wybić, musi. Okej. To co, zdobywam figurę, nie? Aha, na końcu tu mi wisi. Tak, tak, skoczek. Okej. Nie, idę na to. Mimo wszystko idę na to. I teraz tutaj sobie gramy. O tak, na tego skoczka. Są jakieś poświęcenia. Ej, czy tu są jakieś poświęcenia? Nie wiem tego, nie wiem. Spróbujemy wymienić tą wieżę aktywną. Niestety aktywną wieżę. Trzeba tu dziabnąć. Chyba tak. Tak, tak, tak. I co? I nic. Wracamy. Tu pionek jest słaby. I on mnie teraz wysusza, słusznie. Czy koniec D2 było też dobre? Weźmy tu pionka. Okej. No jest lepszy. Strategicznie stoi bardzo dobrze gość. Za dużo do powiedzenia nie mam w tej pozycji. Że po takim ruchu takie skoczki tu wchodzą niebezpieczne. Tutaj? Ciekawe. Spróbuję wymienić tą wieżę aktywną. Okej. No dobra. To może tak. Teraz skoczek nie wchodzi, bo go po prostu zbijam. Mam mało czasu jak zwykle i za bardzo nie wiem, jak go tutaj ugryźć. Tutaj, tu się trzyma, tam jakiś szach grozi jeden. Okej, no to trochę wyżej. Tam jakiś szach, chociaż nie chcę tego hetmana stąd przerzucać, ale on pozwala na to. To znaczy, że tutaj będzie chciał mnie atakować. Dokładnie. Ale że źle to wygląda. No dobra, szacha damy jednego. Tutaj sobie zagramy, żeby pilnować. Jeszcze G5 wchodzi. Nieprzyjemne. Zawsze tutaj. Aha. Jakieś takie sztuczki. Czasu mało. Bardzo mało czasu mam. A tu skoczek może wziąć. Kurczę. Zapomniałem o tym, że skoczek może mi wziąć tutaj. On tego chyba też nie widzi. Zauważy potem, hetman tu wchodzi. Nie widział tego. Masakra.
taki ruch teraz jest fajny, żeby wymienić to wszystko. Tu może nawet. Niech będzie tak. W sumie nie wiem, co grać. Teraz pionka mi bierze. Kurczę, blade. Pionka wziął i kosi mi kolejne. Szach. Dobra. Dobra, twoja. Ale dobrze się grało. Całkiem, całkiem. Coś tam ponociłem w pewnym momencie. Jak zwykle w debiucie. C6, B4. Ok. Może po prostu roszada. Ja wiedziałem, że tutaj jest gorzej. Może coś teraz jakieś F4 zagrać. F3 nawet pokazuje silnik, no tak. Koniec tutaj, skoczek tutaj, G3. Wiadomo, że czarne dostały grę, ale zobaczcie, silniczek mówi remis. Ale to silniczek. Tutaj dosyć odważnie poszło, tak, a to się zdziwiłem właśnie. Goniec D3 jednak każe grać tutaj maszyna. No, tutaj taktycznie trzeba policzyć wszystko. Ja myślałem, że tutaj już tak troszeczkę jakbym łapał wiatr w żagle, ale niestety nie. Ten skoczek bardzo silnie stoi, bardzo silnie. No, oczywiście ten arcymistrz nie grał jakoś wybitnie mocno, to ja miałem to odczucie takie z jego posunięć, no ale oczywiście GM to GM. Oho, tutaj w sumie nic się... Znaczy już się powoli dzieje, ale bronię się. Po prostu się bronię. Ok, szach, tu. Ojej, no zobaczcie, gość nie widział skoczek F4, znaczy ja też nie widziałem, ale skoczek F4 wygrywa bardzo szybko. No i co, i tutaj szach, tak, starczy tutaj. Chociaż nie do końca, poczekajcie. A, no tak, 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 wystarczy. Koniec partii. No dobra, to już historia, lecimy. Będzie E3. Niech będzie G4. Spróbujmy tutaj gościa trochę wybić z rytmu. Ten ruch prawdopodobnie w tym układzie nie jest chyba najlepszy. Aczkolwiek to jest, cały czas mówię, granie troszeczkę na aferę, na jakieś takie wybicie z rytmu przeciwnika. Chuck Brother, dzień dobry, dzięki, dzięki. No wziął, miał prawo. Ok. Cały myk polega na tym, że odbije też pionka i... On też nie będzie miał roszady. Ok, wieża G2, tutaj jest dobra. O, goniec z planem długa. No i długa. Jeszcze skoczek też ma fajną placówkę. Można wieżę też wstawić, tam sobie poszaleć. O, spróbujemy tych sztuczek.
Tu zagrałem, żeby tym gońcem tam sobie wjechać. A, będzie robił długą roszadę. No tak. Spróbuję mu na to nie pozwolić. Oczywiście on ma teraz ruch C5, to ja wtedy tutaj mogę rąbnąć. Trochę się uprości w sumie. Może tak w sumie. Przeszkadzamy przeciwnikowi w zrobieniu roszady. Okej, próbuję wymienić słusznie. Może tak teraz, żeby tu jeszcze atakować przy okazji. Skoczek F7 jest po długiej. Cały czas przeszkadzamy. W ogóle plan jest taki, żeby chyba tu zagrać F3. Teraz to po linii C będziemy próbować grać. A, no dobra, tak. No F3, tak żeby goniec też sobie pograł. Aha, on tu wejdzie. Dobra, hop. Niech będzie tak, zawsze mam tutaj też ruch. Żeby zawsze wieżą mógł zagrać. Przełom E4. O, to zdwoimy wieżę. Może ja będę szybszy w ataku w tym układzie. No wieża G8 to on nie może, bo zostanie tam. Albo zbije i potem druga wieża wejdzie na G7. No właśnie, hop. Hop, chyba tego nie przewidział. Jeden pionek wzięty. Chyba jest dobrze. Także mieć końca. Co on zrobił? Przecież mogę tutaj zagrać. Podstaw? Aha, wieża wisi. Okej. Okay. To jednak dobrze zagrał. Ha, to ja podstawiłem. Czekajcie, bo teraz tak, tutaj. Wieża padnie. Dobra, muszę tak. Nie mam wyjścia. Ojejku, tu jest szach. Będę musiał hetmanem zagrać. To już nie jest przyjemne. Tak, będzie wymieniał. Zbije. Daję wolniaka. Może jakieś coś tam. O, teraz to już jakaś szansa się pojawiła. Aha. Tak, jeżeli skoczek odejdzie. Okej, tutaj też mogę i tak zagrać. Lepiej tutaj tego wziąć. Właśnie bić tego gońca, czego nie bić? Jest pytanie, właśnie to jest pytanie. Może nie, może spróbujemy ze skoczka wymienić, żeby tutaj iść szybciutko.
Bo teraz to w ogóle bajka. Teraz to bajka, moi drodzy. No teraz to jesteś mój gościu. A tu można grać różnie, to na spokojnie, ma dużo czasu, na wszystko czas. Oj, tu żebym nie przesadził. No nie, wieczny szach. Znaczy wściekła wieża w sensie. Jeszcze mogę. Masakra. No dobra, teraz wściekłej wieży nie ma. Ale blisko było. No to teraz tak, teraz to wygrywam. Ale było blisko. Jestem ciekawy w ogóle, kurczę blada, czy ja tutaj... Czy to nie był remis już? Nie, no raczej nie. Nie, no wygrywam. Plus 13. Czyli po prostu nie można zbić tutaj, bo po prostu król nie ma wyjścia, jest remis. Sprytnie, sprytnie. No ciekawa partia. No dobra, jest dobrze. To 2,5 z 4 chyba. Co tam dobrego, moi widzowie? Teraz będziemy mieli chwilkę przerwy, pewnie po 4 rundach. Piszcie, co tam dobrego u Was. Czy kategorie macie podwyższone, bo tak zaniedbuję Was troszeczkę tutaj, nie rozmawiam z Wami. Ale wiecie, jak jest na tych Title Tuesday. Ci, co oglądają w miarę regularnie, to sobie zdają sprawę. Fajnie, że jest Was troszkę, kilkadziesiąt. Nie, jutro nie gram w Arena Kings, dlatego że gram z Kacprem Polokiem mecz o 18 w tym samym czasie. A będziemy grać 10 rund tempem 3 plus 1. On będzie miał, grał tylko czarnymi, ja tylko białymi i będziemy grać tylko kamienną ścianę. I będziemy sobie udowadniać, kto ma rację a propos debiutu, bo ja uważam, że kamienna ściana jest debiutem słabym, nierozwijającym. Oczywiście tutaj trzeba też troszeczkę oko przymrużyć, bo debiut jak debiut, ale jeżeli junior ma grać na przykład kamienną ścianę od początku swojej kariery, to absolutnie nie polecam. To na pewno nie jest rozwojowe. Swoje upodobania oczywiście debiutowe można mieć, ale ja uważam, że ten debiut jest po prostu nierozwijający. Inaczej, białe po prostu bez żadnego problemu mogą uzyskać minimalną przewagę, może nawet troszkę większą przewagę, ale to jest tylko moje zdanie, więc nie trzeba się z nim absolutnie zgadzać. Także będziemy sobie udowadniać. Co kto lubi oczywiście, prawda? No jakbym grał z Carlsenem 10 partii, on kamienną ścianę czarnymi, no to wynik wszyscy znają. O, dwójka i wygrany turniej po 8 latach przerwy. Chuck Brother, no gratulacje. To niezły powrót. Super, miło słyszeć. Ja się cieszę, jak ludzie zdobywają kategorie. Fajnie, fajnie, fajnie. Jak kamienna ściana chodzi, już pokazuję. To mniej więcej tutaj strzałkami Wam pokażę. Czyli, znaczy kamienna ściana, tylko pionki czarne. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. To z perspektywy czarnych. Tak się ustawia pionki w kamiennej ścianie. W ten sposób. Oczywiście ja będę zaczynał od ruchu D4. Bo po E4 kamienną ścianę ustawić jest raczej trudno. No dobra. Cierpliwie sobie czekamy. Jakieś partie jeszcze trwają? Nie, no chyba już nie.
Zaraz się to pewnie zaktualizuje. Nieco. Czy jeszcze są partie? By nie, zobaczmy tutaj. Zbyszek. Zbyszek nie wygrał teraz partii. Ale się nie zaktualizowały jeszcze tutaj. No dobra. Cierpliwie sobie czekamy. Holenderska jest ogólnie bardzo trudna, moim zdaniem. Łatwo można dostać w trąbę grając ten debiut. Ja się też zgadzam, Wojciechu, ale specjaliści byli w holenderskiej. Chociażby Mateusz Bartel holenderską grał bardzo dobrze, ale był taki zawodnik jak świętej pamięci już Władimir Małaniuk, który z Ukrainy, który no, holenderkę grał niesamowicie dobrze, ale to jeszcze, no wiecie, to były jeszcze takie czasy, no troszeczkę... jak komputery nie weszły jeszcze tak mocno do szachów. Teraz myślę, że komputery po prostu tą holenderkę to tam klepią. Znaczy tak mi się wydaje, bo rzadko kiedy widzę, jak ktoś gra holenderską czarnymi. Szczególnie mówię tutaj głównie o takich partiach klasycznych, w poważnych turniejach. Nie, że tam w internecie sobie zagramy holenderkę, no to pewnie wszystko można, to tego nie liczymy kompletnie, tylko ja mówię właśnie o takich turniejach klasycznych. Bo to jest, myślę, że taki wyznacznik debiutów, które są aktualnie na czasie i jakieś tam modne, powiedzmy, w ten sposób. Ale tak, to jest trudny debiut na pewno i taki gambitowy mocno, no bo po D4 i F5 tam można grać cuda białymi. I widziałem, i E4 są gambity, i można grać G4, i oczywiście klasycznie też skoczek F3, G3 i tak dalej. Tak, gramy sobie for fun, oczywiście, tak jak mówię, z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o mecz z Kacprem. Ale to też nie do końca, bo poszliśmy na taki układ, że jeżeli on wygra mecz, to ja będę grał na Mistrzostwach Europy w Katowicach, które się niedługo odbywają, w Blicu, kamienną ścianę tylko czarnymi, co będzie dla mnie wyzwaniem, bo ja tam teorii czarnymi kompletnie nie znam, będę grał na czuja. A jeżeli ja wygram mecz, to Kacper na wizji, bo on będzie komentował, no, przyzna mi rację, że ten debiut jest wątpliwy. A i jeszcze, jeżeli ja przegram, to ja Kacperowi tutaj na YouTubie będę, przeanalizuję jedną jego partię właśnie z kamiennej ściany, którą tam, którą rozegrał z silnym zawodnikiem i też ją wygrał, więc tutaj będzie ukłon z mojej strony. No, ale słuchajcie, to się nie wydarzy. Bez przesady. Muszę trochę, tak wiecie, podgadać go. No, ale to już będzie jutro, czyli w tym momencie 14 grudnia. A, dziękuję bardzo. Cieszę się, że analizy partii pomagają. No, to jest też tego celem przede wszystkim, żeby pomagały. No, cieszę się bardzo, że służy. Na tych już tych filmów, ojej, słuchajcie, już jest około 1000. Kawał materiału, powiem wam, 3 lata i czacha dymi. To jest jednak okres. Wiecie, można mocno intensywnie pracować, na przykład przez pół roku, rok, co nie? Ja tutaj trzeci rok. Sam się sobie dziwię, że tyle wytrzymałem, a mam nadzieję, że to nie koniec. Ale to sobie tak filozofuję troszeczkę i sobie tak rozmyślam czasami nad tym, zresztą nad różnymi rzeczami. No dobra, kolejna runda, arcymistrz, świetnie, no to gramy, pięknie. Mamy drugiego arcymistrza w grze. Baki 8-3, mamy E4. No nie pozostaje mi nic innego jak grać ostre z debiuty. No i H4, no tak nie wolno, hello. Gramy D5, nie boimy się. No i skoczek. Tutaj się w ogóle nie boimy, proszę pana. Goniec. Okej. Okay. Roszada. Coś za coś. Tak, 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 może. Może tak, tak. Czy A5 nastąpi? Jest takie prawdopodobieństwo. Ja bym A5 zagrał, żeby tu nie wpuścić skoczka. Słyszał. Dobra, zagramy tak. Jeżeli tak, to tu wejdę sobie tędy. No, bo zaplanowałem gońca G4 teraz, że dlatego... No właśnie. No właśnie. Aha, on zagra H5. Okej, okay, no nie szkodzi. Niech sobie gra. O, w ten sposób nawet pocisnął. To ciekawe.
Może tak, a potem tu. Na razie mam pionka mniej. I dobrze. Niejako sobie bierze. Hop, on zagra C3. To mogę wziąć tutaj, co? Nie mogę? Mogę. No chyba nie weźmie gońca. No raczej nie. Ale nie wykluczam takich rzeczy. Okej, okay, trzeba wrócić grzecznie i pokornie. Może B6. Dobra, taki ruch brałem pod uwagę również, ale tutaj wezmę po prostu to pionkiem. Nie będziemy się tutaj czaić. Myślę, że jakiś hetman. Aha. Myślę, że hetman. Gdzieś tam spróbować zagrać. Okej, okay, tam będą próby jakiegoś mata. Spróbujemy tak. Czy hetman może zbić tutaj? Czy zbić może, ale wtedy tu i tu to będziemy go matować. Wymienił. O, to jestem zaskoczony, tak. To dla mnie dobrze. Tutaj nie może. Pionek wisi. Słuchajcie, mam bardzo dobrą pozycję. Kurczę. Tylko nie mogę tego wymienić, bo tutaj się sypnie mi bardzo. Wydaje mi się, że mam bardzo dobrą pozycję. On wie, że odejdzie. Jakoś tak zagra. Aha, a czy tutaj zagram? Tak. Zawsze dla króla jest wejście. B4 nie ma, bo tutaj. Kurczę, myślę, że gość jest ustawiony. Nie widzę dla niego jakichś dobrych posunięć. No i myśli, czas leci. No tak, bardzo dobrze. Już się przestraszył tego hetmana. Wymiana hetmanów w jego przypadku uważam, że była najgorszym wyborem. Dobra, biorę pionka. Jasne. Ok. No i mogę wymienić jedną wieżę i tak chyba zrobię. Żeby. Aha, tutaj wybił. To było ładne zagranie. Z jego strony. To na pewno. Król F6. Troszkę podbijemy tutaj króla. Chyba mam pionka więcej. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5. A mam dwa pionki więcej, tylko że dwa zdwojone, więc to nie jest też takie oczywiste, ale tym gońcem jak zbił, to było ładne zagranie. To mu trzeba oddać. W tym wypadku chyba tak trzeba tutaj łupnąć, przytrzymać ten punkt. Dobra, wymiana. Taki szach, trzeba uważać. Król tu. Król trzeba uciekać. Trzeba tutaj pilnować. Tak. Okej. Spróbujemy wymienić. Wieżówka będzie nasza. I wolna linia zajęta. Okej. Okay. No tak. Słusznie. Jeszcze raz tak. On wróci. Tutaj chyba zagram. Żeby tego pionka pilnować. On ma też mało czasu. Może tu. Na razie. Okej, okay, szach. Może nastąpić F6 chyba zagram jednak, żeby mieć tutaj opcję. Nie wpuścić tutaj figurki. Może tak. O, to teraz mam takie zagrania. A tu mi się dobiera. No dobra. Chwila. Tak. Ale też pionkiem szybki.
No szach i tu chyba. No jest mój. Teraz tym bardziej jest mój. Najpięknie. Arcymistrz, moi drodzy, na rozkładzie. Na takie chwile się czeka długo. Jest dobrze, jest dobrze. No zobaczcie, zagrał te H4, chciał mnie szybko tutaj ukarać. Zobaczmy, jak to wyglądało z silnikiem w pewnym momencie. A w ogóle C6, goniec C4, bronienie pionka to właśnie teraz silnik też potwierdza, że mało kiedy w tych schematach ma sens. No i te H4 teraz wydaje się słabe, bo czasami nawet też C6 można zagrać i oddać pionka, grać bez pionka z inicjatywą. No ale dobra, poszło jak poszło, nie będziemy tutaj też wymyślać za dużo. C5, A5 właśnie poszło. A5 dobre, nie? Co? D3 każe grać? Szybki rozwój, no to maszyna. Tutaj, tutaj. I każe wracać na D7? Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia. O, tak, B5. Kompletnie nie rozumiem. Musiałbym się trochę zagłębić. Poszło tak. No H5 mi się wydawało naturalne. Zobaczcie, duża przewaga białych, jak zwykle. W moich przypadkach skoczek tutaj niestandardowo, goniec zdążył wyjść ładnie, no i on podstawił teraz, nie? Goniec D4, podstawił pionka. Na moje szczęście, tak, tak, wrócił. Okej, okay. Tutaj pionkiem i co? No powinien coś tutaj już teraz kombinować, C3. No grał miękko, widać. C5? Wow, takiego ruchu nie widziałem, bardzo ładny ruch, zobaczcie. Ruch C5 pozwala hetmanowi potem zbić pionka tutaj, a on zrobił długą. Można byłoby go tam po prostu atakować. Tego nie widziałem. I według mnie tutaj powinien zbić na E7. Czy komputer tak mówi? Komputer mówi hetman... Wow, hetman D3. To bym tak zagrał pewnie. No, hetman D3 lepsze. No ale zbił. Słabo grał. Tutaj nie ma się mocno co podniecać, bo on grał słabo. No ale trzeba się cieszyć chociaż z tego, że się wygrało. No tutaj mówię, idę na uproszczenia. Kilka dokładnych ruchów udało się zrobić. E6 jakieś, żeby tutaj, no ale poszło tak. Mówię, gramy twarde tutaj, żeby nie popełnić jakichś specjalnych błędów. Nie trzeba tutaj wykonywać najlepszych posunięć. Czasami wystarczy tylko w miarę poprawna, żeby kontrolować czas. Tak, tutaj się chyba nic wielkiego. No tak, to wygrana, zobaczcie. Cały czas wygrana czarnych. Pionek zasuwa. Szach wieżą, tak, skoczek. No i git. Silnik mówi i potwierdza to samo. A czy w okolicach 39 H4 było sensowne z ideą, że po wyjściu na H4 byłyby widełki na D4? O matko. Czek, brother, co ty tutaj do mnie piszesz? 39 ruchu? Aha, w tym sensie. Wiesz co, jak zagram H4, to nie musi być skoczkiem. No, może odbić pionkiem po prostu, więc skoczek tutaj trzyma na D4. To o to ci chodziło? Okej, okay, wszystko kumamy. No to jak widzisz, pionek może odbić. Ale idea dobra, tylko że niestety nie działa w tym momencie. No dobra, mamy to. Partia jeszcze, kilka partii trwa. A, zadziwiająco dobrze, słuchajcie, 3,5 na 5. GM na rozkładzie. Gramy. Jest dobrze. Dobra, zaraz kolejna runda. Szybko idzie w sumie. O, jest. Kolejna runda. No to już widzę po zdjęciu chyba. Młody mistrz międzynarodowy z Indii. To jest trudniejszy przeciwnik niż poprzedni arcymistrz, na pewno. Teraz młodzież wymiata w te szachy. To jest niesamowite. No dobrze. O, królewsko-indyjska albo Greenfield. No tak, to są debiuty dobre. To są dobre debiuty. Słuchajcie, no co, niestandardowo jakoś trzeba. Może zbiję, żeby też za dużo nie komplikować, będzie z D2. Takie ruchy też są. Będziemy tutaj mocno w teorię wchodzić. Tak, tutaj gońcem. C5.
aczkolwiek będę musiał wejść w teorię. I nie wiem, czy już D5 jest dobre. Możliwe, że nie. No właśnie. Dobra, wybiję. Chyba tu trzeba wybić. Czy zagrać tak? Tak, zagramy, żeby ruszadę móc zrobić. Jeżeli szach, ok, to tutaj. Okay, może nastąpić szach, to ja zagram sobie hetmanem. Będę grał z końcówkę z juniorem. No, z juniorem trzeba do końcówek. Nie, no widać, no taki ranking się nie robi samemu. 2800 ponad. Prawie 2900 przecież, to jest Cox ranking. No dobra, teoria wystukana. Panie kolego, skoczek F6 grozi. Może tak, żeby wieża była w zanadrzu, a jeszcze po takim ruchu. Okej. Okay. No dobra, to tak zagrajmy. Ha, może wybić tutaj. To jest dobre posunięcie teraz. Brakuje mi ruszady. Coś tu po... kićkałem. Dobra, biję hetmanem. Jak szach nastąpi. A, wybił jednak. A tym... to tutaj atakuje. O, to biorę tego. No spoko. On chyba ma lepszą. Skubany idzie na rozwój. Ależ ci juniorzy grają, nie? Bardzo dobrze grają. I teraz tak, jak będę bronił pionka, to stracę hetmana, muszę król D2. Ale fajnie, on weźmie teraz tego pionka, a ja mam taki ruch. Jakbym zagrał tutaj, to skoczek D... co? Wow, jak zagram tak, to on mi tutaj. Dobra, biorę pionka. Przecież na wieczność nie będzie mi tam koniec. Znając życie. Mam nadzieję, w sensie. No musi goniec A6. Co? Wow. Już mnie kręci gość, powiem wam. Już mnie kręci. Nie wiem, co się dzieje póki co. Ale ładnie gra. A tu, tu. Tu. Jakiś taki ruch, taki ruch. Taki ruch, taki. Tutaj. O, no dobra, idziemy. Mam wyjście? Nie wiem, może on po prostu lepiej już policzył. Zawsze może wrócić gońcem, to też jest sprytne. Aktywność króla. O, tam teraz liczadło się włączyło. A, takie posłuchaj. Ale zaraz, mam taki ruch chyba. Taki ruch mam, hello. A tu ma bicie, skubaniutki. Opowiem wam, tego nie widziałem. A teraz jak zagram tak, to on mi zagra tak. Ja jestem w ogóle w trąbie, więc jak zbiję tu, on zbije tu. Ha, dobra, to walczymy o remis. Tu, tu. No dobra, to remis chyba, co? Chyba remis, bo jestem blisko. Dobra, remisik, stary. Z remisu jestem zadowolony. Oczywiście on będzie próbował, to jest naturalne. Ma odrobinkę lepszą strukturę, no ale to jest remis. Zaraz Kuba zobaczę, co tam było z tym hetmanem. A mogę też tak zagrać przecież aktywnie królem, dlaczego by nie? Ale partia ciekawa, zaraz sobie ją zerknę. Mogę dać szacha, wrócić. Tu trzeba trzymać siódemkę, nie puścić tego pionka. No ja tam sobie mogę chodzić w kółko. Trzymać się tego pionka muszę również. Tu może zagrać, no to z powrotem szach jakiś. Oczywiście wieża teraz broni tutaj. Zawsze mogę tak zagrać na chwilę. Okej, mogę zagrać tak. No z powrotem.
No tak. Na remisik, okej, okay, dzięki. No, powiem wam, ciekawy jestem, co tutaj się wydarzyło. Dobra, tak. E4 bicie, tak chyba też grają. C5, teoria mi się już skończyła, ale D5 poszło dobrze, jak widzimy. Silnik też to lubi. Bicie, a to z przewagą miałbym goniec C4 od razu. Aha, żeby tu zostawić, bo to jest dla mnie lepsze, jak pionek na C3 będzie w razie czego. Tak nie przestawiam specjalnie, żeby starać się tutaj zobaczyć co i jak. Witam serdecznie, cześć Paul. Dobra, ale poszło bicie, czyli nie najlepsze dla mnie. Tak, tutaj skoczek D7, to jest w ogóle chyba silny ruch. Tak, według mojej oceny szybkiej. Dlaczego nie zagrałem roszady właśnie? Niech ktoś mi powie. Jak skoczek F6, to ja wchodzę jeszcze wieżą, to atakuję. No, roszada tu jest konieczna, hetman D2, coś mi się ubzdurało. Tędy. A to też dobrze, bo goniec G4 zawsze groziło to związanie. No dobra, ale poszło tak. Aha, teraz Kuba mówisz tak, żeby zagrać hetmanem. No jak silnik pokazuje taki ruch, ale co po tym? Po tym nie mogę na C5, oczywiście to z wiadomych względów, więc bym musiał wymienić tu. On super aktywność dostaje, bo tutaj goniec jest. No, ale na jakieś takie ruchy, naprawdę? Wraca i co? I tu, no ale nie, no tutaj czarne żadnych problemów nie mają. Trzy pionki, jakaś wieża E7, spokojnie sobie grają. Jeszcze ten pionek jest bardzo wysunięty, więc tutaj myślę, że byłyby problemy. Chociaż może walka o remis by była ok, ale o remis co nie. Jak to dalej poszło? Szybciutko tylko sprawdzę. Tak. Wieża tutaj, o, czy mi się trochę poprawia. No, król D2, tu, okej, okay, wieża, goniec. No, bym przekonany, że on zagra goniec A6. Ale jak widać, goniec A6 najlepsze nie jest, według silnika, bo skoczek D4. No i tutaj gram po prostu, nie? Próbuję tak. Okej, okay, więc tego piona wziąłem, tak. To było ciekawe. What? Dlaczego nie zbiłem tu? Tu i tu. Kompletnie nie widziałem tego, słuchajcie. Masakra. Czyż gościa tutaj bym miał już prawie. No tak, trzeba było odejść wieżą pewnie jakoś. No ale to nie przegrałbym tego raczej. Znaczy, teoretycznie bym mógł. Tego nie widziałem. No tutaj, dobra, król F4. Tak. Jeszcze wieża A2, silnik szuka opcji, żeby białe tutaj mogły wygrać. Ja myślałem, że tu zyskuje figurę, no to teraz już ta historia jest prosta, tu remisik. No dobra, dobry remis w sumie, powiem. Taki wywalczony chyba, w miarę. No pewnie tak, Kuba, pewnie masz rację, że tam wieża C1 może, nie wiem, może. W tych Grünfeldach to są takie niuanse. Ale jest dobrze, słuchajcie, chyba 4 punkty na 6, to jest dobry wynik. Jak na mnie. Bardzo dobry. Jesteśmy na półmetku w takim razie. No, czekamy na kolejnego przeciwnika. No jak się remisuje z młodymi Hindusami, z mistrzami międzynarodowymi, z takim prawie 2900, 2868 gość miał, no to trzeba być zadowolonym, to tak mi się wydaje. Przegrałem jakąś, tak, jedną przegrałem chyba. Tak, dwa remisy. 3-2-1, taki jest bilans, ręciak. No dobra, mamy kolejnego gracza, arcymistrza. Świetnie. No i lecimy, no. Co tutaj dużo ukrywać? Trzeba lecieć z tematem. Skoczek C3. No, takie ruchy. Gdzieś widziałem, gramy swoje. Okej, okay. Nie przeszkadza mi to. H3. Dobrze. Okej, okay, to skoczkiem tutaj wyjdziemy. Gramy w szachy.
No właśnie, to jest ciekawe. Skoczek chyba tutaj. Tak, zagrajmy. Tu będziemy kontrolować C6. D5. Skoczek ciekawie stoi, nie? Na B4 mi się to, on tutaj bardzo podoba. Dobra, pytanie co dalej. Hetman C7. Tak, nie lubię tego ruchu za bardzo, ale tym razem pokuszę się. I goniec D7 zagram, dlatego żeby C5 spróbować. A dlaczego by nie? Żeby trzymać tu. No dobra, gram C5. Niech będzie. Dziwny ruch chyba. Z drugiej strony nie chcę otwierać linii E. A wrócił goniec, ale jestem mądry. Ha! No dobra, tak zagramy. Jeżeli zbiję w przelocie, to zbijam gońcem i jest ok. Znaczy, chyba. Skoczek wchodzi, podstawiam. Ale tu też wisi. A, jest zadyma w każdym razie. Naprawdę? Dobra. Okej, okay, panie kolego. Aha, dasz mi szacha. Tam też wisi pionek. Może tak? Szach tu jest strasznie nieprzyjemny. Kurczę, tego ruchu nie zauważyłem. I wieża jest niebroniona. Nie mogę wieża F7, ale no zauważył. Bardzo nieprzyjemne posunięcie. No a co, teraz tak będę kombinował. Chyba tu trzeba. Okej. Okay. Tu się trzyma. Spróbujemy tak. I tutaj spróbujemy. Tu. A tutaj nie mogę teraz. Tu. Tu za bardzo nie mogę. Nie, no mogę. Ale może tak lepiej. Chociaż ten ruch jest też ciekawy. Tak, gramy. Nie mogę. To już widzimy dlaczego. A teraz tu? Tu, tu, tu. Krzysztof, coś to poknociłeś, stary. Dobra. Dziab, dziab, tak. Pion mniej. Taki ruch jest też dobry. Skoczek wróci tu. Nie za bardzo. Ten konik jest wredny. Tak, to tam wejdę. No pion mniej, no. Niestety, pion mniej. A gość wie, o co chodzi w szachach. Może tak po prostu? Może? Teraz jakieś pułapki typu takie są. Tam wieża jest niebroniona, potem jakieś takie rzeczy. Tu może wziąć pionka w ogóle. A to wtedy chyba tu wchodzi. Sprytny gość, sprytny. Czasu mam mało, co nie? No, tak. Jak zbija tu, to tam. Ten pionek też wisi. Niedobrze. Tu masz jeszcze. Za dużo pionów tracę.
nie poszło po mojej myśli. Nie lubię takich posunięć, powiem wam szczerze, strasznie. Dobra, szukam jakiejś aktywności. No jest, no tak, no jestem na przegranej pozycji totalnie. Ale jeszcze jest pułapka, jak zbiję tu, tu i weźmie pionka, to jest pułapka. Ale pionka jednego może wziąć. Ogarnia gość, ogarnia. Aha, mógł w ten sposób, spoko. Ajajaj. A, po skoczku, no dobra. Trzeba poddać. Ale dobrze mi się grało, kurczę. Szkoda tylko, że chociaż te pół punkta, co nie? Dobrze mi się grało, mało widziałem, niestety, ale powtórzyłbym partię z gościem. Zaraz, bo może tutaj trzeba było E5, nie, no ruszada, dobra, on zagrał D5, w porządku, skoczek B4, wszystko się zgadza, czy A5, E6 każe grać. Mało mam wyczucia jeszcze, dawno, kurczę, mówię, mało wyczucia, ale jest dobrze. Hetman C7 pokazuje teraz, nie wiadomo w sumie jaki plan, a co on każe bić, tak, każe bić i zagrać sobie w ten sposób. Kurczę, wiecie co? No tak, no zobaczcie, otwiera się linia dla wieży, atakuje pionka C2, wszystko logicznie, jakiś skoczek E4 również grozi. Kompletnie zagrałem teraz nielogicznie, no bo jak gram C6, to nie po to, żeby przepchać C5. Człowiek całe życie się uczy. No dobrze, tu C5 to przesadziłem, jak widać. Tutaj co? E5 każe grać od razu. Można, no można, no takie fajne rzeczy, moje domki. Następnym razem. Dobre nawyki trzeba wpaść. No tutaj gość mnie... O, koniec. Nie przeanalizuję. Jedziemy dalej. Nie ma odpoczynku. Lecimy. E4. No to co? Gramy to samo. Wyciągnijmy wnioski. Zobaczymy, jak to się ułoży. Goniec F4. No są takie ruchy. Są takie posunięcia. Aczkolwiek nie uważam, że to jest najlepszy ruch, ale grają. Rzadki ruch, ale... Już pół minuty stracił w debiucie. Dobrze, panie kolego. Trzeba myśleć w szachach. Myśl, jeszcze z 2 minutki sobie pomyśl. Dobra, tutaj od razu lecimy tak, żeby atakować pionka bezpośrednio.
Bo teraz jak na przykład tutaj, to wyjdę z koczkiem, też nie ma gońca G5, chociaż taki ruch jest. Ale jak to mówią, jakoś to będzie. Przepraszam, mocniej. What? No to hop. Spoko. Zepsuł sobie piony. Mi pasuje. No tak musisz grać, chłopie, no. Ale długo myśli. Nie, no przyjemny zawodnik. Jeszcze goniec C3 zagrał. Świetnie, bo jak teraz zagra tak, to skoczek jeszcze lepiej stoi na polu D4. Ale tak nie zagrał. Ja myślę, że w ogóle. No właśnie. Nie tym. No dobra, pionkiem. Pewnie tak zagra. Wybił. Kompletnie go nie rozumiem. Okej, okay, wieża broni. Idzie na dużo wymian w sumie. Tak, jak zbije, to w ogóle się strasznie zdziwię. Ale nie, w sumie nie zdziwię się, bo tutaj jest konkret. Goniec H3. A, jednego piana można oddać. Już jest goniec H3. No dobra. Poświęcam jakość. Nie wygląda to teraz dobrze, tak wam powiem w skrócie. Nawet źle to wygląda. To coś pomieszałem. Jak zbije, zbije, wieża wejdzie, to ja gram królem, żeby wziąć pionka. F5 go zablokować jakoś. Różnopolaki to jest moja szansa. Już taki ruch jest ciekawy. Tutaj szach, tak. Na pewno goś jednak zbił, dobra, tak, szybciutko. To widziałem. Grunt, że zbił. To jest dla mnie dobra wiadomość. No, strasznie źle gra. Ale ma jakość więcej, nie? Jaki to jest paradoks? On źle gra i ma jakość więcej. Dobry ruch. Zbić trzeba, no. Zbić trzeba i przyblokować tutaj gońca na D6 wstawić. Ale ładnie. Ładnie poszedł. No dobra, to było dobre zagranie z jego strony. Aha, mądrze, 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 mądrze do tego podszedł, bardzo mądrze. I zostawimy pułapkę, co? Tutaj działa? Działa. Pułapka na tym polega. Okej. Okay. A, szacha, szacha daj, muszę aktywnie uciekać. No tak. Dobra, gościu, masz szacha i wieża E8. Nie mam wyjścia, muszę aktywnie wieżę pograć. A tutaj zbił szacha jednego damy. Ok. Tu? Kurczę. Teraz nie wiem jak grać. Tutaj. No tutaj, tu zawsze mam szacha. Okej, szach. No ma ten grożę, no. Co za gość, nie chcę. Nie chcę sobie dać wlepić mata. No, to będzie trudna rozgrywka. To będzie trudna rozgrywka. Mogę mieć skoczka gońca, żeby matować.
Dobra, teraz może się uda. No to teraz się uda. Nie, nie uda się. Ajajaj. Szkoda, Krzysztof. Ale dobra, jesteśmy tutaj na szachu, więc próbujemy sztuczek. Tak. Może tak, ale on będzie blisko. Czy on mi da jakiegoś szacha? Nie wiem. Teraz. Może nie, może się zamyśli. Okej, tak. Próbujemy matować. Kurczę. Nie wiem, jak to zrobić. A może się uda? I co? I nic. Mam dużo czasu, ale to co z tego? Dobra, mogę parę szachów dać. O, skoczek bliżej. Skoczek bliżej. Mądrze. Może tak? Nic nie widzę. Powiem wam szczerze. O, szach. Jestem coraz bliżej. O, mat. Wow. Nie, no, oczywiście on źle grał, co nie? Wiadomo. Ale dałem mata. Ojejku. Śmiech na sali, słuchajcie. Śmiech na sali. Nie, to wiadomo, że jest remis, ale nie, no wiadomo, z tym skoczkiem to jest kwestia tylko... Znaczy, to pewnie i tak jest remis, ale trudniejszy jest remis niż wygrywanie zapewne. No to już jest wygrana po skoczek C5, no to dobrze, dobrze wiedzieć. Tutaj, tak, to faktycznie jest wygrana? Skoczek, skoczek F8, mat w dwóch nie widziałem. Mata w dwóch nie widziałem, okej. Tak, tu już jest mat, czyli tak, jak pójdzie tu... Ale fajnie, tu, 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 no tak, jak tu to mat, a jak tu to skoczek mat. No to już był, blisko, jak król był ze skoczkiem blisko, co nie? Jak widać, silnik podpowiedział. No dobra, ale dzisiaj szalone partie są, kompletnie. No i fajnie. Ile już mam punktów? Dużo. Kurczę, jak mam dużo punktów, chyba 5 na 8? Ktoś mi podpowie? Chyba 5 na 8. Masakra, hetman ze skoczkiem na hetmana. Czasem takie zagranie właśnie, że nie dajesz ciągle szacha, tylko odejdziesz skoczkiem, a on nie ma szacha, może wybić z rytmu przeciwnika. No tak, poświęcenie jakości tam, tak, 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 w debiucie. No strasznie źle te debiuty mi wychodzą, ale potem jakoś to się układa. O, tu jeszcze jest jedna partia na szczycie. Już się skończyła remisem. Ok. Uff. Działo się. Działo się. No i co? I w Szwajcarze najważniejsze są ostatnie rundy. No, co najmniej dwie. No, teraz jeszcze mamy trzy rundy do końca. Lecimy, słuchajcie. Lecimy z tematem. Fajnie, bo jest mniej porażek. Chyba dwie porażki tylko dzisiaj. Dobrze mówię? Chyba dwie. Kto w ogóle prowadzi? A gdzie jest Nakamura? Hikaru? Czyżby Hikaru sobie poszedł? Nie widzę go. Dał sobie spokój, czy jest aż tak nisko dzisiaj? 21 dopiero? Hikaru? No faktycznie, 6 na 8. Tu ja to jestem blisko. Jestem blisko Hikaru. No to faktycznie dzisiaj mu nie idzie. No ale wygra 3 partie, tam w czołówce może będzie jeszcze. Okej. Czekamy cierpliwie na kolejną rundkę.
partie chyba już nie trwają, co? Nie, no już nie. Witam Andrzeju, witam cię serdecznie. Tak, jesteś z Olsztyna. Werdam. Pewnie ty również, skoro pytasz. No, pozdrawiam serdecznie widzów z Olsztyna. Już nie mało kto wie, że z Olsztyna, no ale to tam człowiek się tym nie chwali, to wiadomo jak jest. Zapraszamy na szachy, w piątki sobie pogrywamy. Klub prowadzimy z chłopakami. Jest gdzie pograć, turnieje i towarzyskie, więc... Więc no. Odezwij się tam, to napiszę na pewno. Co, gdzie i jak. Jakiegoś maila tutaj do mnie łatwo znaleźć oraz Facebooka, więc zapraszam. Albo na UKS Kopernik Olsztyn. Na Facebooku można się też odezwać. No dobra. Po tej przerwie lecimy dalej. No, wynik dobry. Wynik póki co jak na mnie. 5 na 8. 5 czy 6? Nie no, 5 chyba. Już nie ma. Jestem tutaj gdzieś? 5 chyba na 8. 5. Tak, 5. No 6 to już w ogóle by było pięknie. Nie, nie. 5 jest dobrze. Ale to nie szkodzi, zapraszamy. No, poziom u nas w klubie jest zupełnie różny, zróżnicowany totalnie, więc będzie na pewno z kim pograć. Luka, wiesz co, jeżeli będę robił ten turniej szachusiowców, to dopiero pewnie w czerwcu, na początku czerwca jakoś. A czy w tym samym miejscu, to nie wiem jeszcze, bo się pojawiła opcja, że też w ciekawym miejscu można zrobić ten turniej na większą ilość ludzi. Zobaczymy. To jeszcze jest kawał czasu, więc pewnie za jakieś 4 miesiące coś tam będę już próbował może organizować i ogłaszać. No fajnie, fajnie. Na pewno z tych takich zmian małych to zrobimy turniej w sobotę, nie w piątek. No, z uwagi na to, że w sobotę więcej osób ma szansę przyjechać, z uwagi na pracę również, tak, więc pewnie w sobotę, którąś tam sobotę czerwca. Siemka, nocny świrze. Fajne macie te niki czasami. Charakterystyczne. No dobra, gdzie jest ta runda? Słuchajcie, bo tak tu sobie gadamy. Ze Świecia, to masz bardzo blisko, daj spokój. Tutaj widzowie przyjeżdżali ze Śląska, nawet z zagranicy miałem jedną parę. Było miło. Białystok, z różnych okolic Polski, że tak się wyrażę, stron Polski. Więc ze Świecia to jest rzut beretem. Z Bydgoszczy ludzie byli, więc tam koło z Kujawskiego, więc na pewno da się to wszystko załatwić. A to jeszcze mówię, kawał czasu. A to 3 godzinki, to pewnie, co to jest? No mamy, w końcu. Kolejna runda. I arcymistrz. No i bardzo dobrze. Jedziemy. Dużo tych arcymistrzów dzisiaj. Cieszy mnie to bardzo. Mm.
No tak. Szacha widział. Pilnujemy E4. A, normalny, normalny debiut. Teraz tak będę chciał zagrać. Co? Naprawdę? To tak? No i spoko. Da się grać. Chyba zagram te E4. Mimo wszystko, bo E5 to D5. No i tam wiadomo. Będziemy sobie... A, okej. Okay. Tak też można. To roszada. Bitka, bitka. No i na skoczek. No i co? Mamy Sycyla, co nie? F3. Okej, niech będzie tak. No to co, wieża D1. Chyba D5 może kopnąć. Może jeszcze nie może. A nie, tam pionka podstawie, chwila. Ten ruch mi się w sumie podoba na F1 hetmanem, ale... zastanówmy się chwilę. Nie no, może tak zejdę, bo tak nie może jeszcze. Okej. Okay. Hop, bronimy. Tak, tak, skoczek tańczy. Myślę, że F4. Wygląda ciekawie. No tak. Mi się podoba. No tu pion wisi, jeżeli D5, ale zawsze mam taki ruch. To A4. No dobra, to trzeba grać tak, bronić pionka. HF5 jest ciekawe, a nie, tutaj wisi. Aha, słusznie. Już nie wisi. Słusznie, słusznie. Dobry ruch. Zagrał przeciwnik. No właśnie, po tej diagonali będzie mnie męczył. Odsłoniłem się. To tak jest właśnie, jak nie znasz tych schematów. Aha. Kurczę, może tak zagrać tu, tu. On wieżą zbije. Nie, nie zbije, bo tam, potem. Dobra, gramy F5. Nie wiem, to ryzykujemy, bo kompletnie nie wiem, co tutaj zagrać. A nie chcę, żeby on F5 zagrał. Dobra. Nie będzie tak. Obawiam się, że D5 jakiś może teraz być. No właśnie. Zaraz, a nie mam takiego ruchu? Wszystko jest trochę... Może tu. O, takie posunięcie mi się chyba podoba. Skoczek C2, skoczek odejdzie, a walnę tu. Chwilowo go przytrzymam. Kurczę, czasu tracę strasznie dużo.
chyba go zażyłem. Znaczy ja sam się zażyłem. Ale chodzi o to, żeby tu matów nie dostać. Zbił! Wow. No tak, tu będzie prawie mat. Kurczę, wiecie co? No nie wiem, bije, on zagra tak. I czy ja tutaj mam jakiś ratunek? Tak. Nie wiem, czy to nie jest wieczny szach jakiś. Nie, no pewnie nie. Co ja gadam? Aha. Muszę tak. Muszę skoczkiem. Możliwe, że to przegrywam. Jest to bardzo prawdopodobne, bo nie widziałem nic innego. No muszę tak. Tak. Nie widzę nic innego, żeby zagrać. Raczej musisz szachować. Czy to jest remis? Proszę pana. To nie jest remis. To, no to co? Teraz? Aha, okej. Dobra. To nie jest takie oczywiste teraz. Haha, mam ciebie. Nie, nie mam ciebie. Dobra, walczymy dalej. Mało czasu, mało czasu. Czy tracę coś? A, tracę. Tutaj szach jest. Jeszcze gorzej. No niestety, no niestety, kurczę blade, no za mało pionków mam. Czy on ma za dużo, może w ten sposób? A, jeszcze tu podstawiłem, no dobra. Szkoda, ale wiecie co, dobra była partia, tu była bardzo dobra partia. No, trochę mi szkoda, nawet bardzo. W ogóle z hetmańskiego powstała taka sycylijska. No i dobra, zobaczmy jak to się taktycznie układało z tym naszym silnikiem. No ale taka swobodna tutaj pozycja. Tak, trzeba tylko uważać na przełomy. I tyle. A6. Aha, tu gońca na E1 trzeba wstać. Tak i tak przerzucić. Mądre, no, mądre, mądre. Dobra, zobaczcie, F4, to już jest błąd, który pozwala gońcowi się rozegrać. No to jest to, jak nie grasz schematów jakichś, to popełniasz błąd, no to ja to właśnie zrobiłem. Tutaj goniec, okej, tak, no i hetman stanął bardzo ładnie. Wieża, tu F5. I co? I każe bić tu pionka, tak? Każe bić tu pionka, trzymać, a ja zagram tak. I on D5. Skoczek tu. Wow. Skoczek E6 też widziałem. Ale to takie trochę ryzykowne. Tu, a on zbił tutaj. Remis pokazuje, tak? Tak, okej. On tu, tu i on tak. Co, każe hetman F1 grać? W życiu bym na taki ruch nie wpadł. Kompletnie. A, ale sprytne, bo jak tak, to tak. I bronię. Dobra. Ale, no ale weź zagraj hetman F1, no. Nie ma takiej opcji, że człowiek hetman F1 zagrywa. Ja tutaj, on tu. Wow, słuchajcie. Wieża G1 i mam lepszą. I mam lepszą, bo mam figurę więcej, a tu grozi jeszcze bicie. I już nie ma mata i król ucieka tu na przykład. A ja zbiłem. A, to przegrana. Naprawdę? Ale sobie to wymyślił. No tak. Nieźle. No, przegrana, tak, przegrana. A tutaj już nie dopatrzyłem, że tracę po prostu figurę, nie? No dobra, ale grało mi się dobrze przynajmniej.
5 na 9. Może szału nie ma, ale nie wiem, jak wy oceniacie. Ja jestem zadowolony póki co. No ale to trzeba jeszcze dwie ostatnie partie jakoś tam wyrzeźbić. Ktoś jeszcze gra? Nie, chyba. Grają jeszcze. Ostatnia partia w tej rundy. Remis, remis, remis. Białe chcą remis. Słusznie. Okej. Okay. No dobra, jedziemy. Mistrz międzynarodowy. Jedziemy swoje. Poszło bicie, ok, to wzbiję skoczkiem w ogóle. Jeżeli zbicie, to tutaj, dobra. Skoczek F6. Dziwny ruch, według mnie goniec D3 to dziwne posunięcie, uważam. Tu C6 też trzeba zagrać, żeby skoczka nie wpuścić na D5. C6 się przyda zawsze. Okay, hetman E7. Też można próbować w ten sposób chyba cisnąć na tym skrzydle. Ale zostawiłbym tę strukturę póki co. Przerzucić gońca może. Chociaż hetman C7 może było lepsze, żeby tu skoczkę od razu wstawić. Okay. Ruch wieża E8 się zawsze przyda, bo goniec F8, tak sobie myślę. Goniec przejdzie sobie tam, to od razu skoczkiem wlecę, a jak nie, to nie. A, to tak mogę w ogóle teraz też zagrać. Ja zagram tak w ogóle, żeby mieć opcję na C5. W razie czego? Może on tu chce wlecieć? A, niech wchodzi. Hop. Ok, dziwnie gra w ogóle, strasznie dziwnie. Naprawdę w ten sposób? Nie, no tu na F4 wskakuje. Nie zbijamy tego gońca absolutnie. Może tu teraz będziemy cisnąć? Ok, kusi, żeby tu wziąć, ale chyba nie. Chyba tak. By jeszcze wyżej wskoczyć. Ok, tutaj walczymy o linię. Jeszcze zostawiam sobie. A, teraz to tak się chce zagrać. Tak to chyba muszę nawet teraz, żeby tego skoczka jednak nie wpuścić. Chcę wymieniać. No tak. Dobra. Coś tam wymienimy. Nie wpuścimy tutaj. Wieża D8 może być. No chcę wymieniać ewidentnie wszystko. Z
Skoczek e6 będzie stał bardzo dobrze. Bardzo dobrze będzie stał tu skoczek. Ok, na goniec c7. Taki ruch też ciekawy. Tutaj pionek. Na pewno czarne nie mają krzywdy, tylko to kwestia, czy to się uda wygrać. Dobra, tu chcesz wskoczyć gościu. No chcesz, no nie masz, no muszę tak, no a5 muszę po prostu. Jakieś b4 w przyszłości, coś będziemy kombinować. A, może nawet teraz. Chyba nawet teraz to jest dobry moment, słuchajcie. Bardzo dobry moment. Okej. No bijemy. Dobra, i wskakuj. On chyba słabo gra, co nie? Macie takie wrażenie? Bo ja mam. Że on po prostu słabo gra. Pytanie, czy uda się to oczywiście wykorzystać. Nie wiem, co powie AB1, jak kontynuować progres. Tutaj tak dobra pozycja będzie, ale nie wiem, co po tym. No właśnie. Może po prostu podejdę królem. Niech on się martwi. Ok. Jakieś zabezpieczenie F6. Aha, w ten sposób. To teraz tutaj skakujemy. Tak, bicie, to w ogóle te pionki będą groźne. Ok. Pionka mogę wziąć przecież. Hop. Tutaj to mam też szacha. Chyba król G1 jest dobry. Na szczęście nie zagrał król G1. Ha. Chyba tutaj. Chyba cię mam, gościu. Było w ogóle za łatwo. Kompletnie za łatwo było. No mam go, słuchajcie, było easy tym razem, ta partia była naprawdę easy, jak nigdy. Aha, okej, tak. No on ma lepszą, bo tutaj te uproszczenia są chyba, no takie komputerowe oczywiście, ale człowiek nie gra. No właśnie, goniec D3, zobaczcie, słaby ruch, silnik od razu tego posunięcia nie lubi. No dobra, poszło jak poszło, taki debiut. Tak, tak, hetman. Nic tu się póki co nie dzieje. No tak się trochę zapultał tymi figurkami. Naprawdę maszyna każe bić tu? Bardzo ciekawe. Zbić tu, tu. No puszczam skoczka, ale to wtedy tak. No czarne bez problemu w sumie. Szachy są naprawdę na wyższym poziomie strategicznie bardzo trudne. Czasami nie wiadomo jak grać. Myślisz, że grasz dobrze, a okazuje się, że można grać jeszcze lepiej. No bo w ogóle wyśmienicie, ale to tak, już sobie gadam do siebie. Okej, okay, co tutaj każą grać? A5, tak, A5, dobra. No i B4, no i tutaj przeciwnik ma już gorzej, to już widać ewidentnie też pozycję. Okej, okay, wymiana. C3 w ogóle. Zobaczcie, jakie to proste. C3, cały czas bazując na związaniu i na tych figurkach. No ja sobie królem podszedłem. F6 tutaj. I skoczek D4. No tak. To się ładnie już posypało. Skoczek H2, a jak król G1? To goniec tu, tu. Aha, i goniec bije 4. Duża przewaga, skoczek przychodzi. No tak, tak, tak. Dobra, fajnie. Poszło fajnie. No to mamy co? Mamy 6 punktów, dobrze mówię. O, słuchajcie, to jeszcze jedna runda, jakby się udało. Byłoby zacnie. No dobra, czekamy na ostatnią rundkę. Jeszcze tutaj grają.
czarne bez problemu tutaj wygrywają. Okej. Vincent Kaimer oczywiście też wygrał. Piękna pozycja końcowa. Wygrywają białe. Co tu białe odwalają? Bierzą tu chociaż. No właśnie. Okej. No dobra. I mamy za chwilę ostatnią rundę. Kacper Piorun wysoko. 8 na 10. Mistrz Fide, moi drodzy, na końcu. Myślałem, że już zostanę arcymistrza. To D4. Skoczek, pionek, cyk. No D5, no to dobra. Okej. No okej. Tu. Powiem wam, nie wiem jaka jest teoria, ale zagram sobie na przypał. I co, dobrze zagrałem? Skoczek, nie, skoczek tutaj trzeba było. Totalnie na przypał gram, powiem wam szczerze. Tak, żeby zrobić długą. Goniec C7 koniecznie, bo tu pionkę będę chciał wziąć, odzyskać. Tutaj? Poważnie? Może to i lepsze? No tak, zagramy. Skoczek niech atakuje sobie w końcu z tempem. A jak wybije, to para gońców. Okej. Okay. To długa i teraz mogę odbić pionka grając tu. Aha, nie mogę. No, nie mogę, 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 mogę. Tak zrobimy. Źle zrobiłem, słuchajcie. Źle zrobiłem. Jak zagram tu, wieża C8. A nie, może nie do końca, bo jeszcze taki ruch będę miał. Ok. Tu i uciekam tak. O, gorąco mi się tutaj zrobiło, powiem wam szczerze, w tej pozycji gorąco. Ale to się chyba trzyma. Tak i tak szybko chcę zagrać. Co? Naprawdę tutaj? Tak. A tu mnie bardzo zaskoczył. No dobra, tu. Niech też skoczki szaleją. To bardzo mnie zaskoczył tym ruchem. Dobra. A tak. Taki ruch grozi. Okej. Sam się już pogubiłem. Dobra, szach. Tutaj. Jakby trochę wymienił, to byłoby okej. No, wymienił i koniec F5, co? To sprytny atak. Postraszmy. Oczywiście nie chcę zbić pionka, bo tu na C3 wisi. A tu mi wziął pionka po prostu. No to moja ślepota niestety. To nie wygląda to dobrze, ale zaraz, a nie mogę na przykład... Chwila, no muszę zbić, co nie? On mi zbije. A
Tu grozi szach nieprzyjemny. Ajajaj. No bardzo źle to wygląda, powiem wam. A, tutaj i tutaj ma ruch. To po mnie jest. Słabo coś pograłem. O, nawet tak jeszcze zagrał. Oho. No nieźle. Może zbić nawet na F2. Walka o remis. Jeszcze czasu mało. Coś tam. No, zakombinowałem, jak widać. Ok. No dobra, biję tego gońca, bo jest groźny. I do góry. No i podstawiłem jeszcze pionka, no cudownie po prostu, no Krzysztof, genialnie, no, genialnie. No nie będzie happy endu, słuchajcie. Przegrana pozycja. A, okej. Okay. Trzeba poddać. No trudno, ale jestem też ciekawy, czy w debiucie. No szkoda, nie będzie siódemki, nie? Ta siódemka byłaby taka już mocna. A tutaj sobie pokombinowałem te cztery, nie wiem, czy się nawet gra. Gra się E4, wow. To ciekawe. Tutaj. I co trzeba grać? Hetman D8, okej. Okay. Skoczek G5, no tak, skoczek G5. Skoczek G5 się gra, więc E6. Takie są domki. To ja tego nie znałem, na czuja totalnie sobie pograłem. Tutaj tak, no tak, już czarne żyją, nie? Ciekawe, czy tam czegoś nie mogłem. A, no tak, tutaj nie wygląda to już dobrze. Ale gość pewnie grał, powiem szczerze, naprawdę zrobił na mnie wrażenie. No widzicie, ogrywa się arcymistrzów i emów, a przegrywasz z FM-ami. No, takie jest Title Tuesday. No ale dobrze, będziemy walczyć sobie w kolejnych turniejach. Rozgrzałem się troszeczkę, fajnie się pograło. Szach, okej.
No bez piona, tańczyłem, niestety. Tu B4 chyba przesadziłem, ale silnik mówi, żeby grać. Szach tutaj. A, co? Ła, słuchajcie, ale jestem ciął, nie? Wieża E6. Nie, nie ma przygotowania na jutrzejszy mecz. Nie, tutaj. No, wieża E6. Gościu też nie widział i tutaj. No i to można grać. Dwie figury za wieżę. Oczywiście nie wiadomo, czy to jest wygrana białymi. To nie jest takie proste. No ale widzicie, o co chodzi. No nie widziałem tutaj. A tak to wtopa. Szkoda, szkoda. No ale dzięki za dzisiaj. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia.